Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski, a z tej Grzesiek Stasiu. Zapraszamy Was do naszego świata, nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę, cyklicznie co tydzień, w każdą środę o 20.00. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. <laughs> wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzysiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych trenerów niekoniecznie personalnych realizatorów nie tylko dźwiękowych coachów nie zawsze wokalnych artystów, kompozytorów, autorów producentów, wokalistów, muzyków muzyków już było Grzesiu a no tak, i wielu innych pokażemy wam świat produkcji z zupełnie innej strony pokażemy wam nasz świat na setkę bądźcie z nami już w najbliższą środę startujemy o 20.00 Halo, halo, dzień dobry. Cześć Grzesiu, witajcie Cześć. wszyscy bardzo serdecznie. I witamy was, witamy was w dziesiątym odcinku już. Zobacz jak ten czas leci. No, niesamowite. niesamowite. Życiu, <laughs> czy myślałeś, że tak daleko zajdziemy, jak zaczynaliśmy, czy bardziej to była taka po prostu przygoda? COVID, Kurde, nie, no jak zaczynaliśmy to w życiu, mi się że w ogóle dwa sezony zrobimy tego, a no. już jesteśmy w połowie drugiego. Tak. Kochani, witamy was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu świetnego Mikołaja, który dzisiaj jest odpowiedzialny za stronę techniczną. Tak, a i w, myślę, że z tego powodu nic się nie stanie złego. Tak, jak widzicie, też pewnie zmieniliśmy troszeczkę e, znowu program, z którego nadajemy. Siedzimy głowami tyłu do, tyłem do foteli. Ale to śmiesznie wygląda. Teraz tak. to dopiero założyłem. Powinniśmy to zmienić. Mimo obrócić fotele. Tak. E, Kochani, no. Ogłoszenia parafialne. Jak zwykle Fattern na początku? Grzesiu, dawaj. Kochani, przede wszystkim zapraszamy Was na naszą stronę na Patronajcie patronite.pl łamane przez nasetkę Jeśli Wam się podoba nasz program, możecie tam nas wesprzeć finansowo, naszą kawę, nasz stały rozwój. Tyle chyba co do... Wpadajcie, pacjent. tak, no wpadajcie tam. Pamiętajcie, że oprócz tego mamy, yy, mamy Facebooka, mamy stronę facebookową, a na tej stronie znajduje się grupa VIP, a, która... Super. Która no, jest dla VIP-ów, czyli tych, którzy wspierają nas na patronacie właśnie. I ruszyły od tego tygodnia w sumie, mieliśmy testową taką rundę, od tego tygodnia ruszyły cotygodniowe spotkania z naszymi patronami, w każdy wtorek o 18 na właśnie takim facebookowym, wirtualnym pokoju dla VIP-owców. W czasie których to spotkań możemy rozmawiać oczywiście o wszystkim. Dokładnie, Dokładnie tak. A jak jesteśmy przy patronach, to patronami dzisiejszego odcinka są Paulina Romaniuk-Jasińska, Przemek Kuczyński, Damian Koszewski, Wojciech Pedro, Jacek Miłaszewski i Mateusz Papiernik. Tak, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i bardzo dziękujemy za wsparcie. I zapraszamy Was wszystkich do tego grona. Będziemy mogli się razem spotykać i, i sobie porozmawiać wspólnie o różnych muzycznych tematach. E, przygotowujemy też różne niespodzianki dla Was, ale o tym e, niedługo, raczej nie dzisiaj, ale będzie się działo. Grzesiu, ale oprócz tego mamy jeszcze kanał YouTube, oczywiście, na którym mas, nas teraz właśnie oglądacie. Dokładnie tak. Łapka w górę, jeżeli Wam się podoba, bo to znak dla nas, że, że robimy coś fajnego. Tak jest, oczywiście subskrybowanie e... i dzwoneczek. Tak jest. I zapraszamy Was też na stronę na setkę na Facebooku. Mamy tam swoją stronę, możecie wpadać, wszystkie informacje na bieżąco tam znajdziecie. Mamy też e, oczywiście naszą oficjalną stronę nasetke.pl, e, na której znajduje się dekalog producenta, o którym też będziemy rozmawiać, jak, jak co tydzień z naszym gościem pod koniec. E, no i co? Aha, i Instagram? Jest, to Instagram, ja, oczywiście, oczywiście też jesteśmy ja, na Instagramie, dopiero tam raczkujemy, ale robimy pierwsze kroki i pewnie też tam nas e, znajdziecie. No słyszałem, że u dzieci raczkowanie jest bardzo rozwojowe i dobre, więc obiecuję. <śm> <śm> Oj, tak, kochani, co co, jedziemy, jedziemy z koksikiem. Znaczy no tytuł, tytuł, wróćmy do tytułu w sumie, cała prawda o disco polo. No, tak, tak, chciałem disco polo. się zapytać, czy ty miałeś przedtem jakiś, no bo ani ty, ani ja w sumie z reguły nie zajmujemy się tą stylistyką i chciałem ciebie zapytać, czy no miałeś okazję kiedyś coś takiego Wiesz, popełnić? Tak, miałem okazję, przygotowałem kiedyś całą płytę dla zespołu, ja to mhm. zaczynałem zabawę z produkcją, przygotowaliśmy Całą płytę e, dla wydawcy. E, płyta poszła do przesłuchania i okazało się, że jest świetna, ale oni tego nie wydadzą, bo to się nie nadaje. Okej. Okay. Po czym e, chyba miesiąc później cała płyta wyszła z moimi aranżami. Pozdrawiamy serdecznie pana, który to robił. Nie wiem kto to zrobił. W każdym razie płyta wyszła jeden do jeden w moich aranżacjach bez mojego nazwiska. Okay. No, się... tak, takie, takie, taka przygoda dosyć niecodzienna, nie bym powiedział. Mam nadzieję. No, wtedy, wtedy jeszcze miałem to w nosie zupełnie, czy mnie tam podpiszą, czy nie, ale, tak. ale to była moja przygoda z Discopolo, pierwsza i ostatnia jak na razie. A jak u ciebie? No ja reklamowo udzieliłem się dwa razy. Zrobiłem taką 30-sekundową reklamę e, dla skoków Stefczyka, i, i to było Discopolowe granie i na szczęście, jako że kompletnie się nie znałem, miałem mojego cudownego szwagra Krzysia, którego pozdrawiam. Krzysiu, pozdrawiamy Ciebie, bo jest, wiemy, że słuchasz i, i oglądasz. I dzięki niemu w sumie myślę, że um, no udało się. Jakoś to, jakoś to się udało skleić. No, samo się bo nie udało, zrobiłeś przecież. Okazało się przy okazji, że wcale to nie jest takie oczywiste, a jak bardzo jest nieoczywiste, to nam powie właśnie nasz gość Łukasz a. Sienicki, którego bardzo serdecznie zapraszamy. Dokładnie Dzień Cześć. dobry Łukasz. Cześć Łukasz. Dobry wieczór. Cześć. Grzesiu, czy chcesz powiedzieć parę słów o Łukaszu? Cześć. No, już mi po prostu wszystko zabrałeś, ale powiem, przeczytam, bo mam to nawet zapisane. Więc przedstawię Łukasza teraz. Kochani, kompozytor, realizator nagrań. Producent ponad 100 hitów z gatunku Disco Polo, dla takich gwiazd jak Marcin Miller zespołu Boys, Piękni Młodzi czy Pudzian Band. W wolnym czasie wokalista. Współzałożyciel Fabryki Przebojów, to firma, która zajmuje się początkującymi artystami, od stworzenia repertuaru po opiekę menadżerską i wydawniczą. W muzyce, dance i disco polo się jak ryba w wodzie, a to doskonale, bo właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Dobrze? Tak. Dobre, Bardzo chyba. ładnie. No, myślę, myślę, że tak. W Łukasz... pigułce, pigułce, ale wszystko póki co prawda. My, Łukaszu, mieliśmy okazję się spotkać u mnie zresztą, to był chyba początek naszej znajomości i bardzo się cieszę, że możemy teraz trochę tę rolę odwrócić, bo ja bardzo lubię się w uczyć i rozumieć. Wcześniej. Jeszcze wcześniej? Gdzie tak, się poznaliśmy się w, w okolicach 2011 roku. To o był matko. taki czas, kiedy ja, kiedy ja szukałem swojego miejsca w świecie muzyki filmowej i takiej... Pod synchro, tak? czyli pod reklamę, i tak aha, dalej. I aha. Kiedyś w Warszawie spotkaliśmy się i yy, ja prosiłem o, o, o wspomożenie w, te, w tej branży. Tak. Niestety. Popatrz, bo masz dużo od 1900 lepszą lepszą roku się. jeszcze miałem yy, taką ponowną przygodę z miastem Warszawa. Tam sobie mieszkałem okay. i, i bawiłem się w muzykę. Yy, ale to taki krótki epizod. Można okay. powiedzieć, że, że jak, jako, powiedzmy, profesjonaliści spotkaliśmy się po latach niedawno tak. właśnie tak. na Pomorzu. Tak. W Słuchaj, czyli no, Grzesiu dał mi pierwsze pytanie, no więc pierwsze pytanie, skoro mówiłeś, że byłeś zainteresowany muzyką filmową, no to od razu rzuca mi się pytanie, skąd Disco Polo, dlaczego i jaki był początek tej twojej przygody? Wszystko zaczęło się, może zacznę od tego, że ja jestem chłopakiem, który pochodzi z, z niewielkiej miejscowości na skraju Podlasia, powiedzmy tak, na granicy Podlasia i Mazowieckiego, no i jako młody człowiek no, słyszałem o, o dyskotekach, zabawach, bywałem, nie często, ale bywałem na tego typu imprezach, no i ta muzyka nie była mi obca. Ja widziałem mniej więcej, jak ta muzyka jest skonstruowana, jakich instrumentów używają twórcy. Jeszcze wtedy, w latach 90., jako młody człowiek, e, można powiedzieć, że marzyłem o takim instrumencie jak na przykład KORG M1. Hmm. E, albo, nie albo Rolandy z serii j e, I to były instrumenty, e, które były zupełnie niedostępne dla, dla, dla takich zwykłych zjadaczy chleba był taki moment to akurat wiem z wywiadu z Jackiem Łągwą który przeczytałem, że w, był taki czas, że w Polsce były tylko dwa Korgi M1 jeden hmm. był w rękach branży disco polo a drugi w rękach Jacka Łągwy jeśli hmm, się mylę i jest to hmm, tak. jakiś tam mit, to przepraszam, natomiast tak tak słyszałem, więc to, to pokazuje te braki sprzętowe w tamtych czasach <coughs> a jednak ta muzyka dawała radę a wracając do pytania można powiedzieć, że moment, w którym stworzyłem pierwszą aranżację, bo, bo to tak od tego się zaczyna. Stworzyłem pierwszą aranżację, to był rok mniej więcej 2007. Ja wtedy mieszkałem w Warszawie, byłem studentem i pracowałem w firmie MBS Media Business Solutions, która na tamte czasy była dystrybutorem takich marek jak Digi Design, jak TC Electronic. I ja byłem opiekunem marki TC Electronic w tej firmie, więc można powiedzieć, że yy, yy, obcowałem z, z bardzo dobrym sprzętem i, i bardzo drogim, bo, bo no, na przykład milenia media na, na tamte mm -hmm. czasy preampy za naprawdę 3-4 tysiące dolarów. <laughs> Z, ze świętej pamięci na przykład Winicjuszem Chrustem, to do jemu dowoziłem A, instrumenty. U mnie kupował na przykład instrumenty wirtualne, piano, nie pamiętam już jakie, ale, ale tak go właśnie zapamiętałem. I ja miałem dostęp do tego sprzętu. Ja mogłem sobie to wypożyczać, brać sobie do mieszkania i testować. I na forum Estrada i Studio pojawił, pojawił się post, gdzie mm, Ktoś zapytał, szukam, ktoś rzucił hasło: szukam osoby, która zrobiłaby mi 10 aranżacji w stylu disco, polo na nową płytę. Ja stwierdziłem: okej, okay, no, mniej więcej wiem o co chodzi. Mam, miałem już jakiś syntezator, Cubase nie był mi obcy, jakaś wieża z, z amplitunerem, więc nagłośnienie było no i zrobiłem powiedzmy trzy demówki do trzech utworów, dostałem oczywiście pomysł melodii i tekstu wcześniej od tego człowieka czy od człowieka, od Mariusza, teraz już wiem, że to był Mariusz można Mariusz powiedzieć... cię po, po, um, pozdrawia mariusz. Jest, na, jest tutaj z nami i pozdrawia Cię i jest Mariusz Hołtyn? Mhm. jest, jest, Naprawdę? jest. Ojej. No, 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 no na, pisze z tej strony twój pierwszy mariusz. klient Mariusz A, to był mój pierwszy klient y, 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 <aurais> można powiedzieć dokładnie na, na moje usługi muzyczne Mariuszowi robota się spodobała, a że przyjaźnił się z Zenonem Martyniukiem, którego też pozdrawiam, to poinformował Zenka, że jest taki człowiek, który robi muzykę, która fajnie brzmi. No i potem miałem przygodę z Zenonem, który do mnie przyjechał, zrobiliśmy bodajże trzy utwory. Z czego jeden był, miał swoją premierę na Ostrudzie, na festiwalu w Ostrudzie w 2008 roku. Z tym, że, tak jak mówię, to był czas, kiedy popularność tej muzyki i jej kondycja, jeśli chodzi o obecność w mediach, no była żadna, można powiedzieć. Ta, ta, ten gatunek był na banicji, na totalnym wygnaniu, i, i tylko dzięki jakimś, można powiedzieć, pasjonatom, takim z serca, ta muzyka wtedy jakoś funkcjonowała. Kto jeszcze miał siłę i miał mhm. samozaparcie do tego, żeby tworzyć i nagrywać i występować, za, w porównaniu do dzisiejszych, to naprawdę niewielkie pieniądze, to to robił. Pamiętam, pamiętam Zenona, który, który przyjeżdżał do Ostrołęki, do takiej karczmy, grać dancingi. I to były dancingi dla 60-70 osób. Za jakieś naprawdę takie stawki typu średnia krajowa. Nie? I to był ten czas. Później, później zacząłem robić tą muzykę. Pojawili się klienci z lokalni przede wszystkim. Lokalne zespoły grające na co dzień na imprezach okolicznościowych. Oni wtedy stwierdzili, że wow, to może to jest dobry moment, nie? żeby wejść, wejść do branży, bo jest człowiek, który robi te aranżacje. One brzmią może jeszcze nie tak jak y, y, rzeczy pokazywane w telewizji w cudzysłowie, ale to już jest naprawdę niezły poziom, z którym możemy wystartować chociażby jako gwiazda wieczoru na dożynkach, a nie ten tak zwany zespół zapychać do, do godziny 16. Nie? Mhm. Mówię, mówię takimi y, 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 skrótami myślowymi. I, I coraz więcej y, y, zainteresowanych, można powiedzieć, że y, no, pierwsze pieniądze, takie poważniejsze, y, pojawiły się właśnie w moim życiu z, z tej muzyki w tamtym okresie. Pamiętam, że do Mariusza po y, 700 zł, to pamiętam dokładnie, za te, za te 7 chyba utworów. To pojechałem osobiście autem do Wrocławka, żebyśmy się mogli poznać, żebyśmy zjedli obiad, bo ja wtedy zarobiłem pierwsze pieniądze jako no, producent, powiedzmy, aranżacji, mm. tak? Człowiek, który stworzył muzykę. Czy e... na tym etapie miksowałeś też i masterowałeś wszystko? Tak. Tak. W ogóle w, w gatunku Disco Polo e, utarło się, że wszystko powstaje, wszystko się dzieje w ramach jednej w tej, tej. osoby. Ostatnio, mhm, chociaż ostatnio nie do końca, bo, bo zdarzają mi się takie projekty, gdzie, gdzie wspomagam się na przykład ludźmi, którzy świetnie robią wokale. Ja się na przykład nie czuję zbyt pewnie w tej materii, mhm. więc y ja się czuję pewniej na przykład w, w, w kwestiach kompozycji. W kwestiach pisania tekstu i aranżowania, czyli ubierania w instrumenty konkretnej myśli muzycznej. Natomiast później sesję wokalną i miksowanie wokali wolę powierzyć komuś, kto robi tylko to i w tym się specjalizuje. Ciekawe, czyli miksują tylko wokal, a ty dostajesz gotowy wokal z efektami, tak? Zgrzanymi jakoś? Zdarza się tak. Zdarza się <laughs> tak. Albo zdarza się tak, że ja po prostu przygotowuję aranżację, która ma jakiś tam headroom, taki sensowny, gdzie jeszcze jest miejsce na, na kolejną partię w miksie. Mhm. I, I wtedy taka aranżacja trafia w ręce realizatora wokali. Okay. On nagrywa, okay. jeżeli ma jakieś uwagi, jeżeli słucha. Podczas miksowania i stwierdza, że wiesz co, no, no, ta barwa syntetyczna w refrenie, ja bym ją dwa decybele ściszył albo po prostu w ogóle zdjął jej środka, bo się gryzie z pasmem wokalu, nie? Okej. Okay. ja dostaję taki komunikat, wracam do sesji, mhm. według tych wytycznych robię już bez kombinowania, że on mi przesyła wokale i tak dalej. Bardzo często ta uwaga wystarczy do tego, żeby on dostał już aranżację, w której jest miejsce na to. Okej, okay. hmm, okay. okay. czyli już teraz dokładnie rozumiem zdziwienie ludzi, którzy kiedyś przyszli do mnie i dostali wokale z powrotem. <noise> tak, okej. <Okay>. No <głos> tak, Nagraliśmy głosy i proszę bardzo, ślady. Jak ślady? A kto to poskłada? Jak? Ja? Kto? <noise> okay, kto zrobi wokale? ok, czyli to, to tak jest. Czyli... Ta myślę, że o tym jeszcze wspomnimy, bo, bo zerkam na pytania, i one dotyczą właśnie wokali. Natomiast jest to taka balączka, że w branży disco polo bardzo często wokali się nie śpiewa. Wokali się nie, nie miksuje, tylko wokale się robi. Mm -hmm. okay, Zrobisz okay. wokal, bo bez zrobienia no to on jest nie do przyjęcia. Nie? ten wokal. Czyli mówisz nie tyle nagranie, co cała korekcja. Techniczne zdecydowanie, takie zdecydowanie. usprawnienie Ale tego. W produkcji właściwie tworzy się coś, co. Co ma sens i co jest. No nie chcę być brutalny, ale do przyjęcia. Po prostu. Okay, okay, no. e, Grzesiu, jakieś pytanie? Bo powiedz, mam parę. Ja, ja też mam. Ja mam mnóstwo w ogóle, więc to, to jest w ogóle, jakbym wkraczał w, w nowy świat w ogóle. No. E, powiedz Łukasz, proszę, jak wygląda taki proces produkcyjny powstawania takiej piosenki? Jak to wygląda od samego początku? E... No. Ludzie przychodzą z pomysłami do ciebie, czy Ty tak, wymyślasz. Ale no, jak, są jak... zespoły, są zespoły, które przychodzą już z konkretnym pomysłem. Więc jest, jest albo cały tekst, albo zarys tekstu, więc wiemy, w jakich obszarach emocjonalnych będziemy się poruszać, tworząc melodię, tworząc mhm. aranżację, ubierając to w jakąś przestrzeń. Ale naj Powiem tak, 80% zleceń, jakie, jakie realizuję to są sytuacje, w których artysta prosi mnie o całość. Bazując i opierając swoje zaufanie na, na jakimś moim doświadczeniu i, no i tych kilkunastu utworach, które wyszły spod mojej ręki i rzeczywiście stały się no, tak mówiąc no, przebojami. Tak. Mm -hmm. dzisiaj, no, przebój determinują cyferki na wiadomo jakim. no na YouTubie. Tak. I, I bardzo często właśnie te cyferki sprawiają, że albo piosenka jest przebojem, albo nie. <duszy> Więc większość klientów przychodzi do mnie i mówi, że, że chciałoby w danej tematyce, mm -hmm. e, czy to ma być piosenka o miłości. E, szczęśliwej, nieszczęśliwej, czy bardziej utwór wakacyjny, opowiadający o, o spędzaniu wolnego czasu przez młodzież. To takie ogólniki, tak? Ale muszę mieć, muszę mieć jakieś, jakąś koncepcję. historię e, po, prostu. Jakąś po prostu. Nawet nie, 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 nie historię, tylko obszar, w jakich obszary, wokół których ta historia, w jakich ma ta historia się zawierać. Mhm. E, no i potem co? Schodzimy rano, jest kawka, najczęściej e, e, czysty, czysty projekt e, w, w programie Studio One z którego korzystam e, i pianino jakaś barwa albo syntetyczna taka e, rytmiczna gdzie można, no właściwie tak jak pianino tylko już jakieś, jakaś syntetyczna barwa mhm. i zaczyna się malowanie zaczyna się od harmonii, refrenu najczęściej, więc gram gram sobie jakąś e, Gram sobie jakieś partie na klawiszach, nucąc do tego jednocześnie. I automatycznie, kiedy to robię, staram się jednocześnie, będąc twórcą tych dźwięków i osobą, która je generuje, staram się wcielić w kogoś, kto stoi obok i słucha tego i co czuję. Okay, okay. Zwracam też uwagę na takie rzeczy jak odpowiednie spasowanie melodii i tekstu, chociaż tekst, tekstu jeszcze nie ma, na razie jest tylko tak zwane hm, h, h, you know, takie, ni to polskie, ni to angielskie nie takie, po tak szwedzku tak właśnie, albo po flamandzku jak kiedyś słyszałem i, i te akcenty które jakby tekst i melodia ma współgrać ze stopą i werblem, i to jest bardzo ważne w tym gatunku muzycznym. Tak mhm. jak w gatunkach indie muzycznych, indie pop, indie rock, albo jakichś takich bardziej ambitniejszych, bardziej skomplikowanych emocjonalnie, robi się to pod prąd. Mhm. Wokal bardzo często ma rywalizować rytmicznie z, z fundamentem. Disco Polo jest odwrotnie. Disco polo ma być, nie chcę użyć słowa banalnie, ma być nieskomplikowanie w tej materii. Ma być tak, okay. że jeżeli jest stopa high hat na i w i werbel, mm -hmm. to jeżeli rozpoczynamy refren, to fajnie by było, gdybyśmy na tą stopę ta, tau, tau, i tak dalej. Nie? Więc okay. te akcenty w refrenie e, dla mnie są bardzo ważne. Bo ja wiem, ja, w jaki sposób później klient reaguje właśnie na te fragmenty. Refren w Diskopolo czyni piosenkę. I każdy, kto się okay. tym zajmuje, wam to powie, że właściwie no nie jeżeli, tylko że, że... Tylko w disco polo, dokładnie. No, w sumie tak. Więc jeśli chodzi o, o, o konstrukcję melodii, o konstrukcję piosenki, to zawsze zaczynam od refrenu. Musi być pomysł na refren. Ten refren musi wprowadzać wraz z muzyką, musi wprowadzać ruch. Taką energię, którą po prostu słuchający czuje. Oczywiście, ja cały czas w tej chwili jeszcze nie myślę o słuchaczu, tylko myślę o tym, żeby zrobić wrażenie na moim kliencie. Mm -hmm. Bardzo często jest tak, że jeżeli ja znam swojego klienta i wiem, że on ma takie, a nie inne preferencje, i wiem, że lubi na przykład barwy typu akordeon w połączeniu z trąbką, albo ktoś inny lubi gitarę klasyczną e z saksofonem, to mimo, że nie ma w tej chwili mody na tego typu instrumenty na rynku muzycznym. W sensie jest coś takiego jak baza instrumentów, które w danym okresie są modne i większość aranżerów sięga po nie. Był taki czas, że w Disco Polo wszystkie nowe utwory brzmiały jak houseowe produkcje z Rumunii, rodem z Rumunii. Mhm. I, i, I takie fale właśnie mód przychodzą i odchodzą. I czasami jest tak, że jedna fala przyszła, ale została w sercu mojego klienta, mimo że na rynku już poszło wszystko w inną stronę, może bardziej progressive house zaczął wnikać na przykład do disco polo. No to ja myślę o kliencie, tak? Bo ja chcę, żeby moja praca Została sprzedana, tak? Po prostu. Myślę, okay, ale czy ty przygotowujesz na przykład wersję demo taką, która jest potem akceptowana przez artystę? Czy robisz w zasadzie już gotową produkcję, do której potem są dorabione reszty? Jak to wygląda? U mnie demo wygląda w ten sposób, że w warstwie aranżacyjnej właściwie jest to już docelowa piosenka. Okay. Tam się niewiele zmieni. Nie ma sytuacji. W gatunku muzycznym opartym na brzmieniach syntetycznych, że musi potem po akceptacji demo wjechać zespół muzyków i zagrać jeszcze okay, raz. No już nie, macie, nie, nie ma nie ma nagrań na żywo, Więc, to co, więc to, ja, to, co ja zrobię na syntetykach w większości przypadków wirtualnych, to już zostaje. Okay. A zdarzają mało... się często w wersje dogrywania instrumentów żywych? Tak, bardzo często. I jest to dla mnie wtedy wielka radość, ponieważ jest to dla mnie też okazja do tego, żeby, no żeby wyciągnąć mikrofon, żeby postawić dwa mikrofony, mid-side, tak e, wreszcie przetestować to wszystko, o czym się czyta w Estrada i Studio od 10 lat na przykład, nie? Tutaj <grych> Więc... Maciek W., który dogrywał dla Ciebie ze dwa, trzy razy gitary podczas pierwszych projektów. Maciek, tak. Mój kolega Wołek. Pozdrawiam Cię, Macieju. A propos tak. nagrywania, czy jeżeli mogę, mhm. no bo właśnie jak to jest? Czy jest to już w sumie styl muzyki, który, który jest dosyć, no który zarabia bardzo dobrze, z tego, co wiem, czy to pozwoliło, czy to jakby spowodowało, że zaczęliście jako, jako Społeczność produkująca taką muzykę, inwestować w bardzo dobre klocki, typu mikrofony, preampy, y, monitory studyjne, czy tudzież jakieś inne rzeczy? Czy nie ma potrzeby to, takiej? Tak? Y, <laughs> potrzeba jest. Potrzeba jest, ponieważ y, muzyka Disco Polo wbrew pozorom i wbrew y, opinii, która panuje w, wśród muzyków i, i ludzi zajmujących się realizacją nagrań, to ta muzyka. Zrobić rasowo brzmiący utwór Disco Polowy, mhm. wierzcie mi, naprawdę nie jest łatwo. Wierzymy to, ci. No A tam Tak, miałem kiedyś przyjemność gościć tutaj jeden, takiego artystę który ostawiał pierwsze kroki. I on przyjechał do mnie z, z częścią materiału, którą wyprodukowało mu profesjonalne studio, ja nie będę teraz, nawet nie pamiętam, ale gdzieś miałem nawet zanotowane i wchodziłem do nich na stronę, rzeczywiście, no, zawodowa firma, nie, jak zobaczyłem jakieś portfolio i, e, i listy odwiedzających ludzi, e, głównie kapele rokowe, mhm. to, no, to rzeczywiście, no, po prostu fachowcy, nie, <laughs> przynajmniej w tym, co robią na co dzień. Mhm. I ten człowiek przyjeżdża do mnie i mówi, słuchaj, pomóż mi, bo dostałem materiał, zapłaciłem pieniądze, tylko to mi się w ogóle nie podoba. To w ogóle nie jest to, co ja chciałem. Mało tego. No, żali mi się, że został potraktowany bardzo z góry. Bardzo w sposób taki na granicy drwin. Okay. I, i, I rozmowa z, z tym realizatorem brzmiała w ten sposób. Tak mi cytował, że no, chciałbym, żebyście zrobili mi disco polo. Tutaj macie teksty, melodie, zostawiam wam a oni tak tylko po prostu Phe, disco polo, dobra, zaraz poszukamy wśród kolegów, kto ma lepszy keyboard i będziesz miał materiał, nie? Mm -hmm. No i facet myślał, że to był żart, nie? <grym> Okazało się, że, że ten żart panowie realizatorzy wcielili w życie, no i to, co, to, co usłyszałem, no to, to nie, no, to po prostu demo, demo keyboardu Casio, z lat 90. Takie, takie słabe, słabe demonie. I on to dostał jako materiał, za który zapłacił, pamiętam, no niemałe pieniądze. No, okay. I to mi uświadomiło jedną rzecz wtedy. To pamiętam, do dzisiaj to zapamiętałem, że, że rzeczywiście panuje taka nieświadomość trochę, że to nasze disco polo powiedzmy tak, od 10 lat, mniej więcej, po tym powrocie takim, mocnym do mediów no to jest muzyka, która opiera się na ogromnych wpływach muzyki house muzyki, muzyki dance mm -hmm. dużo jest na przykład house'u progresywnego bardzo dużo jest elementów z, z tropical house'u z popu również przynajmniej ja bardzo często staram się stosować jakieś fajne patenty Chociażby, nie wiem, no, rzeczy typu rewers na piano albo rewersy na pogłosach w jakichś mm -hmm. takich partiach, głównie zwrotek tam, gdzie się najmniej dzieje, gdzie można tą mm -hmm. przestrzeń właśnie ładnie namalować. Tak. Więc, więc bardzo dużo się dzieje. Smutne jest tylko to, i to też myślę, że moi koledzy potwierdzą, że w momencie, kiedy my za bardzo popłyniemy, Władne rzeczy, tak obiektywnie rzecz biorąc, władne rzeczy, mhm. no to, to klient i rynek może stwierdzić: wiesz co, spokojnie, spokojnie, żeby nie załadnie. Nie przesadzaj. Tak, okay. Nie uciekajmy za bardzo. W, okay. Miałem taką sytuację kiedyś tam, wrzuciłem w zwrotce jakieś fajne susy, siódemki, z, 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 zwiększone C, C z plusem, i dostałem taką recenzję o tym, że wiesz to super, wszystko jest fajnie, tylko tam w taki fałsz chyba jest w jednej sekundzie, nie? Okay. No, to, no, no wiesz, każdy, każda stylistyka ma jakieś swoje, swoje reguły i to tak naprawdę... Swoje dotyczy, granice, że... swoje granice nie nieprzekraczalne, granice estetyczne, które... Znaczy ja się nie dziwię, ja doskonale rozumiem klienta, który w ten sposób reaguje, bo on wie, <laughs> że... E, jego odbiorca jego odbiorca tego nie kupi albo on mhm. po prostu sprawi, że jego odbiorca będzie musiał się zastanawiać czy to jest dla niego a my chcemy no tak, jak te jak te głębiej sytuacje. zastanowić to każdy z gatunków ma a, pewne tak. ramy bardziej lub zgadzam się i e, 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 poza które wiesz jeżeli wyskakujesz to 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 znawcy materii mówią nie 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 to nie nie, no nie będę, nie? Więc. Ja to, to są więc to jest uniwersalne, uniwersalne myśli. Yy, nic nowego nie, nie, nie mówię właściwie w tej chwili. No. Dokładnie tak. E, o, tak, właśnie Piotr Krempeć, ja to w, w, widziałem Piotr Kępeć, który jest cudownym gitarzystą fingerstyle'owym, tak. z którym tak. współpracujemy od lat właśnie tutaj zdaje się, że ma jakieś pomysły dla ciebie Łukasz. <laughs> więc, <laughs> jak to mówią? Napłacamija Okay. No, Piotr, tak, tak. To, poopowiadaj, to, to poopowiadaj trochę, Łukasz, o wokalach, bo tak zaczęliśmy e, tak. chwilę. Jak to jest uh -huh. z tymi wokalami? Bo to też nie jest wcale takie proste w tej muzyce. Czy to jest bardzo skons... bo mówiłeś o produkowaniu? Jakby... O, i tutaj Stanley mówi, na czym polega fenomen wokalistów Disco Polo, uh -huh. którzy według mnie w większości mają przeciętne umiejętności, często słabe, a jednak mają grube miliony wyświetleń na YouTube w porównaniu do wykonawców pop. No i masz. Uh -huh. Dobrze, przede wszystkim ja bym chyba oddzielił sprawczość wokali nad tym, tą przebojowością piosenek i tymi milionami. Wokale nie są jakby tym decydującym czynnikiem, jakość tych wokali, umiejętności wokalne. W muzyce Disco Polo. Najważniejsze moim zdaniem, najważniejsze, najważniejsza jest melodia i tekst. I to w jaki sposób ta melodia i tekst, na ile ona jest śmieszna, to jest złe słowo. Angażująca Przeciwia rozrywkowo, ja może tak powiem, na ile ta melodia i tekst jest angażująca rozrywkowo w ramach, oczywiście, konwencji. Jeżeli jest bardzo. To uwierzcie mi, że może być kiepski wokalista, bo doskonale wszyscy wiemy w naszej branży, że dzisiaj mamy takie narzędzia do korekcji intonacji, że, mhm. że nie śniło się. I czasami wokal, który jest bardzo mocno wyprostowany tego typu narzędziami, mimo że brzmi już mało ludzko, mało naturalnie, to w tej konwencji, w tym gatunku on przejdzie. Tak. Ponieważ tak dołożymy dołożymy dablery, dołożymy jakąś dołożymy chórki, czyli tak zwaną tercyjkę w górę, w... wygenerowaną też cyfrowo, mhm. podciętą od dołu mhm. i automatycznie ze słabego wokalu, ze słabej jakby barwy głosu Robi się coś, co gatunek zaakceptuje i przyjmie. Okay. Chociaż coraz rzadziej. I to chciałem też podkreślić, że od, od mniej więcej dwóch, trzech lat zauważyłem, że jest bardzo mocna, mocne przykuwanie uwagi w środowisku wydawców, mediów, rozgłośni radiowych, że oni jednak zaczęli patrzeć na ten gatunek bardziej tak, tak, jak się patrzy na, innu, na, na inne gatunki, bardziej tak sprawiedliwie, na zasadzie takiej, że no dobrze, jest piosenka, jest artysta, on chce śpiewać, ale hola, on nie ma warunków, żeby śpiewać, coś tu jest nie tak, poprawcie to. Mhm. I tak wszyscy wiemy, że on nie ma warunków, ale bazujemy na takiej świadomości, że ale jeszcze do pewnego czasu nikogo to nie interesowało. Liczył się hicior, przebój, liczyły, tak. się, liczyły się wyświetlenia, wejścia i tak dalej. A od pewnego czasu jednak jest, jest takie podejście bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o umiejętności wokalne, co moim zdaniem działa na plus bardzo. Czyli mówisz tutaj o pytaniu Stanleya, który tutaj zadał, a propos, czy zdarza się panu odmówić współpracy ludziom, którzy mają braki wokalne, bo o tym mówimy w sumie, nie? Tak. Tak, bardzo często mi się zdarza. Kiedyś mniej, natomiast teraz, kiedy no, kiedy tej pracy jest troszkę więcej i, i jest ten komfort, że można powiedzmy no wybierać sobie ciekawsze joby, że tak mm -hmm. powiem. To, to Bo ma tylko 24 godziny. Słucham? Bo doba ma Wła tylko 24 godziny. No właśnie, zwłaszcza, to lepiej jest lepiej jest po prostu wybrać sobie tych artystów, z którymi można przeżyć fajną przygodę w studio, na ile disco polo oczywiście pozwoli, niż no właśnie męczyć się, no. mimo że czasami za większe pieniądze, bo, bo ten czas, który poświęcamy w, w, na, na korekcji intonacji, no to niestety ktoś musi za to zapłacić, i ci artyści są tego świadomi. Słuchajcie, mamy wysyp pytań od naszych gości, hmm. więc myślę, że za Tutaj moment przejdziemy się. do tego. E, e, za moment przejdziemy do tego. Natomiast ja jeszcze mam ja jedno pytanie, hmm. które, które chciałem Ci zadać, bo też hmm. mnie to jako muzyka strasznie interesuje. Wspomniałeś o M1, wspomniałeś hmm. o Rolandzie. Na czym w tej chwili się a, robi taką muzykę disco polową? Jakie są instrumenty? Jak, z czego Ty korzystasz? Ale ch chcecie, żebym podał konkretne modele, tak? Z czego. Konkretne... No, tak. No pewnie jeżeli jeżeli to możesz. To, co, jeżeli jasne, możesz, oczywiście. Jasne, no, żadna tajemnica. <trym> y no, moim obecnie moim podstawowym narzędziem y y do pracy jest y complete. Mhm. I to głównie ta część syntetyczna tego pakietu. Mhm. Chociaż uwielbiam bawić się, właśnie coraz częściej przemycać jakieś elementy muzyki popowej do, do Disco Polo tam, gdzie można. A najczęściej są to wstępy i fragmenty, które tak poprawnie bądź niepoprawnie wszyscy nazywamy bridge'em. Czyli ten moment po drugim refrenie, kiedy jest mhm. kulminacja, tak zwana przeszkoda. Dokładnie. I wtedy, I wtedy bębny są wyciszane, wtedy zostaje tylko jakiś właśnie basowy dronik. I to jest to miejsce, gdzie możemy pobawić się fajnymi smykami, fajnymi gitarami. Na przykład zakochałem się w Sunrise Deluxe i Sunrise Guitars z Native Instruments z tego pakietu. Mm -hmm. To są takie dwa instrumenty. Po... Świetne są, to prawda. Mm -hmm. I one tak siedzą w miksie. Te, te, te gitarki naprawdę, że nie trzeba nic więcej chociaż bardzo często też nagrywam żywą gitarę elektryczną mm -hmm. do, do tego typu elementów <coughs> więc Komplit, no Arturia V Collection i z takich pojedynczych instrumentów to, to na pewno Synthmaster marki KV331 nie znam tego też nie znam bardzo bardzo fajny wirtual analog część kolegów korzysta z instrumentu, który się nazywa Spire mhm. marki Też Review jest. Audio bardzo świetnie rasowo brzmiący instrument z pięknie brzmiącymi filtrami, więc wszelkie barwy typu plak, które są podstawą tego fundamentu rytmicznego w każdym utworze disco no mhm. może nie w każdym, ale w większości, mhm. pochodzi z tego instrumentu. Myślę, że, mhm. że kilku kolegów, którzy dzisiaj tutaj są, to, to potwierdzą. No i kombajny typu Nexus i jego mhm. konkurencja marki Nexus jest Refixa, a Avenger jest Vengeance'a. I to są takie mm, super synty, Aha. Które, mają, które mają w sobie e, kilka rodzajów syntezy. Jest tam synteza subtraktywna, jest synteza FM, e, jest synteza oparta na samym. Mhm. Jest tak Wave Table, jest mhm. granular. Naprawdę mhm. to są takie potężne kombajny. E, szkoda tylko, że większość. <noise> Większość producentów korzysta z presetów. Mhm. Natomiast ja, e, dzięki temu, że prowadzę też szkolenia z, z produkcji tej muzyki, e, cykliczne są takie, takie spotkania, takie warsztaty u mnie, gdzie ja e, mhm. jeden bardzo duży blok poświęcam właśnie podstawom syntezy. Próbuję w moich e, uczniach kursantach. Zaszczepić tą radość stworzenia własnych barw i tworzenia tego własnego ja brzmieniowego, co bardzo często otwiera w ogóle zupełnie nowe, nowe przestrzenie kreatywności w, w, w moich kursantach. I później bardzo często mi piszą, że jak coś wspaniałego, ukręcić swój własny bas. Tak, I tak. Mamy, mamy taki fragment na, podczas szkolenia, gdzie ja korzystam z jednego bardzo prostego instrumentu. Kiedyś to był instrument, który się nazywa Tal Uno. Nie wiem, czy kojarzycie. Tak, Taka ja to darmowa akurat wirtualna, Darmowa, wirtualna e, kopia Juno. Mhm. E, Juno tak. 6. Mhm. E, a teraz e, na, podczas ostatniego szkolenia skorzystałem z instrumentu e, z Arturi Muga. Tego mhm. mini Muga. Mhm. I to jest taki fragment szkolenia, gdzie ja, korzystając z pięciu instancji tego samego instrumentu, bardzo prostego w swojej konstrukcji, bo on ma właściwie tam nie wiem trzy przebiegi, trzy kształty, cztery kształty przebiegów, jakiś puls, mhm. kwadrat, e, piła i, i, i trójkąt. I ja dzięki, ja korzystając z jednego instrumentu tworzę pełną aranżację. Pełną aranżację diskopolową, począwszy od y, barwy basowej, po jakąś rytmizującą, drugą rytmizującą, która gra z nią w kontrze na no, tak zwane i, y, plus barwa prowadząca lead i pad. Mm. I to jest moment podczas szkolenia, gdzie, gdzie chłopakom się oczy otwierają i mówią jak? Jakim cudem? Przecież normalnie to byłoby zapiętych pięć neksusów na przykład, nie? Tak, dokładnie Mów tak. Pięć Avengerów. A tutaj mamy jeden prosty instrument, który po kilku ruchach gałkami i ustawieniu różnych parametrów okazuje się, że ono może zabrzmieć tak wielobarwnie. Mhm. Ja właśnie tłumaczę, że to jest, to jest potęga syntezatorów. Więc my mamy potężne narzędzia, a korzystamy z presetów, nie? Mhm. Tak, i tutaj, to, to, jest to, to niebezpieczeństwo też, że w końcu gdzieś usłyszysz jakieś te same barwy wiesz, w, w różnych utworach. Wiesz, a dobra, to z tego, a tu gra SpectraSonics, dobra, ten o, pad znam o, <laughs> i to przestaje o, być zabawne w pewnym momencie. Koledzy, no. koledzy i, i osoby związane z branżą disco polo na pewno kojarzą takie pojęcie jak Piano 2K7. słuchajcie, to jest barwa, to jest nazwa presetu z instrumentu Nexus, czyli takiego super synta. Właściwie to nie jest super syn, to jest typowy romplayer, bo, bo jeśli chodzi o edycję i, i, i stopień skomplikowania tezy w tym instrumencie jest bardzo bogi, jest bardzo prosty. Mhm. Tam właściwie mamy jakąś prostą obwiednię głośności, filtr, przynajmniej w, w tych przedostatnich edycjach, tej ostatniej czwórki bodajże, czy trójki, nie, nie, nie widziałem. I piano 2K7... To jest barwa, na której na przykład swoją. Większość swoich utworów zbudował świętej pamięci Avicii. Piano 2K7 słychać było. Nie wiem, w setkach piosenek disco Polo. I najczęściej to piano grało na drugą miarę w takcie. Na I. Kontradostopny. Tak zwane ciapy. Tak, tak, tak zwane, tak zwane właśnie ciapy albo, albo podskoki, jak to też w się mówi. Więc bardzo często się zdarza, że barwa z konkretnego instrumentu, o konkretnej nazwie jest tak, tak świetnie siedzi w miksie i taką robotę robi od pierwszych taktów, że, że słuchamy piosenki aha, okej, okay, 2K7, dobra, albo aha, to te pętle saksofonowe z Vengeance'a, z pop Pop Volume one, nie? I po prostu słyszymy trzy utwory. I ta, ta sama pętla jest użyta w, w, w piosence ballada, jest treczowana do, nie wiem, 105 BPMów, a za chwilę tą samą pętlę słyszymy 140 BPM w innej tonacji, przetransponowana i ściśnięta, nie? Więc to jest, u nas to jest nagminne, zgadza się. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby poszukiwać tych własnych barw, a tak. dzisiaj mamy niesamowite możliwości. No jak weźmy tak. na przykład taki pigment z Arturi, który tak. jest tu kapitalnym nie, nie, nie. instrumentem. To jest coś tu pięknego, masz pytanie i tylko przerwę Ci, bo tutaj to pytanie już padło raz. Panie Łukaszu, odnośnie plak. to BTFG pyta. Wyjaśniłby Pan w skrócie, jak Pan to miksuje, proces layeringu, jak to wygląda u Pana? To trochę um, jakieś wskazówki, porady. To mi przypomina trochę tą rozmowę, o której mówiłeś a propos layeringu, którą Ty za, zamieniłeś na jeden instrument, ale który umiałeś, że tak powiem, dostosować do swoich tak, potrzeb. Nie? Tak. Yy, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie yy, tak szybko. Natomiast ja, może. Spróbuj. Powiem... Tak, oczywiście. E, e, mogę jedynie powtórzyć to, co, co, co powtarzam na szkoleniach. Że absolutną podstawą jest to, żeby stosować w tych warstwach rytmizujących stosować barwy oparte na różnych przebiegach. Więc jeżeli mhm. chcemy mieć fajną, fajnie siedzącą barwę w miksie, a ja rozumiem to pytanie. Bo y, zadający to pytanie doskonale wie, że te barwy robią ogromną robotę w aranżacji. Jeżeli ta barwa jest dobrze uklejona i dobrze, mm -hmm. y, że tak powiem, wklejona w miks, no to mamy aranżację. Nie? No, pomijając kwestię rytmiczną, nie? Mm -hmm. Ale jeżeli barwa plak i bas y, y, współpracuje ze sobą i nie gryzą się pasmowo, to jest dobrze. Y, budujemy te barwy. Z, z instrumentów z warstwy budujemy, z taki, Boże, barwę budujemy z takich warstw, gdzie każda warstwa bazuje na innym przebiegu podstawowym. Rzadko mi się zdarza, że buduję np. barwę plak z, z trzech pił, albo z trzech trójkątów. Najczęściej jest to piła trójkąt, albo trójkąt puls z krótkim wypełnieniem, taki bardzo noskowy albo no głównie piła i trójkąt no bo to jest właśnie wtedy dzwoneczek i, i ja to mówię, jest dzwoneczek z, 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 przepraszam kwadrat i piła, czyli bardzo taki dzwonkowy, metaliczny kwadrat i do tego bardzo bogaty w, w, w te basowe, harmoniczne i taki noskowa, noskowa piła i to robi świetną robotę ale to już są takie sz, 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 szczegóły tak. No, ale Myślę, odpowiedź na mówię, pytanie. Nie prezentować na, 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 na konkretnym instrumencie, nie może kiedyś. No jasne i pewnie do Ciebie trzeba wkładać na szkolenia. Tu Artur Lipiński pozdrawia, L Łapiński, przepraszam, Lapiński, tak. Łapiński, który był u Ciebie na szkoleniu. A, tak, pozdrawiam. E pozdrawiam również. Słuchajcie, no, kupa pytań. Nie wiem, czy my kiedykolwiek mieliśmy tyle pytań, ale masz kolejne. Pana ulubione wtyczki WST, no, to chyba właśnie odpowiedzieliśmy już poniekąd, bo przeszedłeś przez parę. Tak, ale pewnie tutaj też było. Chodziło... to mogą być efekty, bo mówiliśmy o efekty. No, poranie, no to, to, to tak, jak najbardziej, to jedziemy. słuchamy no to dawaj. Jeśli chodzi o efekty, no dobrze, to tak szybko. Pogłosy to po rekomendacji Grzesia, prowadzącego. Tak, po naszym pierwszym spotkaniu Krisa w koleczkowie, Aha. jak mi zaprezentowałeś tego Bricasti od Liget Sonic, to, to nabyłem od razu. I to i się jedno, bardzo cieszę. Jeden z moich ulubionych pogłosów, jeśli chodzi o na przykład wokale, gdzie tak, one mają. naturalny, taki plastyczny, nie? Bardzo fajny. Jest bar, bardzo muzycznie brzmiący. Natomiast hmm. jeśli chodzi o, o pogłosy, tak zwane endlesy, albo, albo yy, pogłosy, które naśladują powiedzmy strymony <coughs> Big Sky'a no to, to Valhalla to jest mój taki podstawowy Vintage Verb pewnie? Nie, nie, nie ten, ten, ten pierwszy okay. Room, Room. Mhm. Jakiś Shimmer? jakiś Shimmerów też używa? Shimmer, tak, do, do pary też od razu mhm. Shimmera te, tej samej marki dokupiłem i, i bardzo często stosuję je tak na wysyłce po, w, w odpowiednich w, w takich samych proporcjach jeśli chodzi o delaye, to uwielbiam, może jaką się nazywa? D16 Zygmunt. D16 Group. Polska firma, kapitalna, kapitalni deweloperzy. Kojarzycie D16 Group? Nie. Ja nie. Ja słyszałem, ale nie, 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 nie miałem okazji pracować. Bo, bo jeśli chodzi o konstrukcję instrumentów, na przykład oni mają taki instrument, który się nazywa LASH-101, i jest to instrument, który jest taką bardzo rozbudowaną wersją wirtualną SH-101 Rolandowskiej. To mhm. Oczywiście polifoniczny, bo, bo oryginał był monofoniczny. Otóż to D16PL D16 i oni mają kapitalne efekty. I Zygmunt jest, jest takim delayem, że po prostu urywa bańkę. To, to, to jest. Tam są Czyli LFO... To te, te delaye robią robotę. To, to jest jeden z tych, z których korzystam. Natomiast okay. uwielbiam też wtyczki wbudowane w dawy. I, I też w imię takiej zasady, że korzystaj z tego, co masz pod ręką. Jak, jak samo narzędzie już się wyczerpie, a nie twoje umiejętności, to sięgaj po lepsze. Mm -hmm. I, i, I też bardzo często korzystam z wtyczki, która się nazywa Beat Delay w Studio One. Pogłosy są słabe. I co jeszcze z okay, tym? Czym kompresujesz? Czym, ty czym kompresuję? Od lat Sonox... Pakiet Elite, w którym mam Sonox Dynamics, Inflator, jest tam też pogłos, jest korekcja. Przyznam szczerze, zajmuję się muzyką tą disco Polo, czy, czy bo miałem też przygody jakieś popowe. Właściwie to się też cały czas dzieje równolegle. No to kompresor, ten, ten moduł Dynamics z Sonoxa. Jest bezkonkurencyjny. Ja naprawdę hmm. mam Softube'a, e, konsolę z dokupioną wtyczką tą American. E, nie pamiętam jeszcze, jak to się nazywa. Z, no no a, API. API, API. Tak, dokładnie, tego API-a, e, gdzie ta, ta kompresja też jest bardzo fajna. Mam UADA i, i, i kompresory typu. Jak to się nazywa też? Teletroniksy? M. Empresor. empresor. Man, a, empresor. Mm -hmm. Jak się Nie, empresor to jest. Emprezor, ten, a, Elisia. Elisia. Distressor, nie? A, Elija. Elizja to... empresor. Mm -hmm. Distressora też mam. Yy, I kurczę, no naprawdę no, w większości przypadków, czy są to gitary, czy wokale, no to zawsze ląduje w insertach yy, Dynamics Sonoxa. Mm -hmm. Ten kompresor po prostu, jego nie słychać w ogóle. Jest, jest tylko wypadkowa jego pracy, a jego pracę nie słychać. I to jest tak jest to jest. transparentnym narzędziem, który, który, które poznałem na wylot, że bardzo często po prostu nie mam ochoty nawet szukać dalej. Nie? No i, i sapresor, który pracuje bardzo często jako ta wtyczka, która porządkuje mi dolne pasmo w, w, w poszczególnych partiach, i głównie jako dieser. Też, też ten zapresor okay. jest przepiękny, no naprawdę, jest tak rozbudowaną wtyczką, kapitalne narzędzie. No bo, a, to zwrócić uwagę, że Sonox że... właśnie ma e, duże zniżki, więc jak ktoś chce, to... No teraz jest Black Friday w ogóle, to w większości można się nieźle obłowić, większość ludzi czeka akurat na ten dzień w roku, na ten tydzień. No. <grych> Pracujesz właśnie na studiowaniu. Wiecie, wiecie, wiecie wiem, że tak? ja od, od powiedzmy dwóch lat przestałem śledzić Black Friday, bo stwierdziłem, że wszystko mam. E, I no. to nie wynika z tego, że ja się... E, Mówiąc kolokwialnie, ograciłem, tylko dlatego, że stopień świadomości, z jakim podchodzę do korzystania z narzędzi, i, i, i ta świadomość tego, jak to działa, co wynika też jakby z wieloletniej edukacji. Ja po prostu się cały czas staram dokształcać, testować różne rozwiązania. Biorę sobie na przykład, nie wiem, cztery, cztery ścieżki, cztery różne kompresory, ten sam. Ten sam take, i, i szukam tych niuansów, szukam tych różnic w kontekście na przykład jakiegoś miksu, jakiejś aranżacji, jakiegoś playbacku. Mm. I to sprawia, że y, to, co 10 lat temu myślałem, że żeby osiągnąć, to muszę mieć no, muszę mieć po prostu 100 SSL-a, muszę mieć 5 dystresorów, muszę mieć 1176, oczywiście od UA. Absolutnie, nie jakieś Imbiry czy, czy, czy inne inni przebierańcy, tak kiedyś myślałem, nie? A dzisiaj to samo jestem w stanie zrobić naprawdę przyzwoity, przyzwoitymi pluginami i to takimi prostymi w konstrukcji. Przepraszam, jeszcze muszę powiedzieć o PSP, bo to jest, to, to, to są kosmici po prostu, tak. jeśli chodzi o tak. o pluginy. Eee, hmm. Ostatnio odkopałem Vintage Warmera u siebie. Ja, ja, ja nigdy, nie miałem, nigdy nie miałem romansu z vintage Warmerem. Ja wiem, że to jest klasyk nad klasyki, ale nigdy, nigdy nie było mi po drodze z tą wtyczką. Natomiast Oldtimer to jest kolejny mm. z kompresorów, który, który uwielbiam. który Uwielbiam mm. i bardzo często stosuję, jeżeli tak. potrzebuję e, jakiejś partii nadać charakteru, e, bądź po prostu lekko ją zaznaczyć w miksie, a Hebel nie pomaga. No, to, to, to old timer właściwie bardzo często jest tak, że ja go po prostu wrzucam na, na inserta i w tym defaultowym ustawieniu on już robi roboty. Robi, już wychodzi na, wiesz, a wersja Multiband, no to to jest ostatnio właśnie moje narzędzie na sumę. Uwielbiam Pracujesz w, w, w multi -band. Studio One, z tego co wiem, tak? Studio one, tak. Studio One. Adrian Lewandowski pyta, co ci się nie podoba w Studio One? Co mi się nie podoba w Studio One, eee, wbudowane barwy. Wbudowane barwy i, i część instrumentów, ale to jest właściwie taka uwaga, która nie ma pokrycia zupełnie, bo ja nie korzystam z tych instrumentów ze Studio One'a. Czy korzystam? Jest kilka fajnych barw w tym instrumencie Presence, który jest takim Studio kontaktem. Czyli jest mm -hmm. po prostu taki silnik player i, i do tego masa sampli. No to powiedzmy, na, na 100 barw dwie mają sens. To to jest taka, taki minus tego programu. Natomiast reszta jest świetna. Naprawdę, to jest tak skrojony program, tak stabilny. Tam nie ma niepotrzebnych rzeczy. Wszystko jest pod ręką. Znaczy, ja jestem ex-Cubaseowiec i. I tam jest wiele, wiele wspólnego. Nie miałem ogromnego problemu z przesiadką z Cubase'a na, na Studio One, a, a z tego co wiem, to w branży Disco Polo pierwszy zacząłem stosować Studio One w 2000, bodajże, 10 no. 2011 roku. O, to chwilę długo po... już. Tak, chwilę po premierze właściwie Presonusa to był moment, w którym ja miałem dość Steinberga, bo okazało się, że w sytuacji, w której kupiłem. Wersję Studio, Cubase 5 Studio, czyli ona była taką ciut tańszą, no ale to też było prawie 2000 zł. Mm -hmm. po, pół, po, po dwóch latach bodajże okazało się, że opcja eksportu w MP3 była Trial. I jak chcę dalej, to muszę dokupić. I stwierdziłem, no nie. Cool. Tak, to miałem taką sytuację, no, tak że. Jestem ciekaw, kiedy mi się w dziesiątce wyłączy to opcja. No myślę, że już, że już takich sytuacji nie będzie, ale wtedy pamiętam, że się zjeżyłem mocno i to był taki czas, okej, okay, idziemy po nowe, idziemy, wchodzimy w nowe środowisko, uczymy się od nowa programu i, i pamiętam, że triala ściągnąłem sobie jakiegoś tam 30-dniowego tego presonusa i od razu mi się spodobał. A, mogę jeszcze powiedzieć, co mi się nie podoba, to wykres audio w tych, tych take'ach jest taki średnio precyzyjny taki, uh -huh. no w Cubase'ie to, to było dużo takie bardziej przyjemne dla oka ale no, da się przyzwyczaić jednym z, z dużych plusów tak jak zresztą mamy to w Reaper'ze bo ja akurat teraz na ripera się przysiadłem, to jest ARA która powoduje, że Melodyna bardzo fajnie współgra na poziomie już take'ów i wave'ów z tego co widziałem w Studio One to jest bardzo dobrze rozwiązane Studio rozwójane. One jest to samo, dokładnie ja, ja nagminnie z tego korzystam Wiadomo. Podstawowe narzędzie. Tak, u mnie melodyny. Ma, ma swój własny, przypisany skrót klawiaturowy. I, u mnie też. I przyznawsza, że literka, literka M się wyciera na klawiaturze. Darek to, że... Gajewski pyta. U kogo nagramy wspomniane wokale? Eee, u kogo nagramy wspomniane wokale? Eee, czyli Takie chodzi pytanie jest. O... Aha. Czyli Musisz chodzi, chodzi o to, do kogo odsyłam artystów. Mogę powiedzieć, to ja mam, ja mam dwa takie miejsca. Pierwsze miejsce to jest, to jest Tomek z firmy Fox. The Foxes. Mm -hmm. Chłopaki są z Lublina. Są kapitalnymi producentami pop. Robią świetną, świetną muzę, taką radiową, naprawdę dużo tego wypuszczają. I ostatnio, właśnie z Tomkiem, który no jest taki kompleks studiów, się wchodzi do nich, to, to jest tak naprawdę światowo, tak po szwedzku bym powiedział, bo chłopaki U. mi się chwalili, że byli zafascynowani sposobem pracy Szwedów i pojechali tam do nich, zobaczyli, jak pracuje Max Martin i, 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 i towarzystwo, i stwierdzili, że też chcą tak w Polsce. I mhm. sobie właśnie wynajęli taki budynek, i mają trzy, trzy oddzielne pomieszczenia. W każdym jest studio, powiedz znaczy studio, mhm. no, pracownia taka, pracownia kompozytorska i, i, i jadą, jest synergia i, i naprawdę z, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. E, więc Tomek, tak, Tomek, Tomek Może Dusza e, jest świetnym realizatorem wokali. E, jest Marcin Sawicki, który, mhm. który, który mieszka bardzo niedaleko mnie i też świetnie robi wokale. Andrzej Jorsz z Białego Stoku też potężną działkę obsługuje. Mhm. Jeśli chodzi o artystów disco polo, takie topowe nazwiska. Mamy kolejne pytanie. Dobry wieczór. A jakieś ciekawe mikrofony, czy interfejsy używane w nagraniach, czy tak bardziej hardwareowo? No mikrofon zawsze będzie hardwarem. Właśnie. Chociaż. No chociaż właśnie. Nie wiadomo. Tak. Yy, obecnie mam, tak, to jest y, Microtech Gefel To jest mało mhm. popularna firma. Y, y, świetne, Były Neumann. Y, tak, ta, znaczy, no właściwie tam, tam człowiek, który zakładał Neumanna z tego co wiem, to, mhm. to, to oni się to, rozdzielili chyba po, po wojnie, nie? Jak rozdzielili się. GFL jest mniej popularny, natomiast ten mikrofon, który mam, to jest. To jest po prostu Mistrzostwo Świata. On z każdym, z każdym źródłem po prostu gada niesamowicie, z każdym preampem. To tak, to jest ten M907 GL, do którego w tej chwili mówię. Mhm. Mam też system mikrofonowy Antelope Edge Stripe mhm. Mhm. więc to jest system oparty na emulacji mhm. mikrofonów. To Chris bardzo dużo na ten temat swego czasu mówił i, i mm. prezentował, są trzy rozwiązania, jest, jest Slate, jest Townsend, który jest takim topem i, i jest po środku właśnie, tak, tak mm -hmm. no świetna sprawa, co mogę powiedzieć, mm. działa, to, działa to naprawdę fajnie, porównywaliśmy z ze 103 na przykład Mojmana i rzeczywiście ta emulacja, przynajmniej na moim głosie i na mojej gitarze akustycznej jest nie, nie do nie do nie, znaczy nie, nie do odróżnienia. Mm -hmm. A słuchałem na nie byle jakich głośnikach. Bo na, na, nie na, jak, na bo APS na dwójeczkach. A one dwa, tak. A, z dwójeczki z, ekstender z ekstenderami czy bez jeszcze? No, nie, no nie ja mam słuba dziesiątkę. Ja Szczyt mam suba a, dziesiątkę. To daje radę. No dobrze, kochani, ostatnie pytania, bo jesteśmy no to, już tak. mamy naszą zakontraktowaną godzinę. Ten czas zawsze leci jak szalony. Ale mhm. tym razem naprawdę powiem ci, że no, tylu pytań nie widziałem na żadnym odcinku. Fajnie, e, i Odpowiedzi były bardzo konstruktywne. I tutaj Adam Słodowy pyta się, jak długo pan tworzy aranżacje, które zazwyczaj są hitami? Okej. Okay. Y Postaram się odpowiedzieć poważnie, chociaż wyczuwam, e, wyczuwam e, pstryczka. E, jak długo? Mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o proces tworzenia samej aranżacji, to trwa to, jeżeli mielibyśmy tak od rana do, do, do końca dnia zrobić, to myślę, że w ciągu jednego dnia jestem w stanie zrobić dobre demo mhm. samej aranżacji. Mhm. I wtedy myślę o drugim dniu na to, żeby do tej aranżacji skomponować coś. Więc tak myślę, że sam proces, który, który działa się, który dzieje się tylko u mnie i, i jestem sam bez artysty, no to tak około trzech dni. Okay. Jest piosenka, Czyli podobnie jak nie wiem, jak u mnie, jak Chris u Ciebie. Tak. Mniej no. więcej 2 trzy dni, nie? Tak, tak. To Jak znaczy samo tak. bo chodzi o to, że pomysły są szybkie, natomiast często wdrożenie ja mówię, tak, bardzo, tak. Przykład, nie. tak. Ja, ja przygotowuję się do filmu, do serialu, to mi to zajmuje miesiąc dwa, a reszta potem to już wiadomo, nie, że to jest pewne takie to pewne poety trzeba wymyślać do każdego utworu, nie? No bo to jest jakby osobna historia no. i trzeba jej nadać jakiś kształt. Tak. no. Ale, ale dodam jeszcze jedną rzecz, bo. Hmm, może, może pozwolę sobie na, na, na taką trochę prywatę, bo y, współtworzymy też z Marcinem Książakiem Fabrykę Przebojów i to jest hmm. też taki twór, który jest y, y, no jest ewenementem, jeśli chodzi o, o branżę muzyczną przynajmniej w kwestii disco polo y, to co ciekawe to po nas dopiero zaczęły się takie modele pojawiać, gdzie potraktowaliśmy piosenkę, może to brzydko zabrzmi, ale trochę jak produkt jako taki bilet do, bilet i przepustkę do tego, żeby spróbować swoich sił w branży muzycznej na razie w gatunku Disco Polo, ponieważ jest, jest, jest ten gatunek nam bliski, przynajmniej koresponduje z moją codziennością dotychczasową i obecną. I tutaj mamy chłopaków, którzy robią nam aranżację według zadanego tematu, dostają od nas. Podzespoły. Ja to tak nazywam, więc dostają na przykład tak zwane Construction Kids. Nie wiem, czy to pojęcie jest Wam znane. Myślę, że w popie prędzej, czyli to są takie paczki, paczki sampli, w których mamy już mhm. gotowe zwrotki, refreny, ale każdą partię możemy sobie, mamy odseparowane każde partie, więc możemy sobie w solo puścić bębny. I z, z takiego construction kits możemy złożyć całą piosenkę właściwie. No Czyli tak, się nakładają elementy. Mhm, tak. I bazując na takich construction kitach, yy, tworzymy, tworzymy aranżację. Potem sztabem siadamy i, i komponujemy. Jest, jest po prostu yy, taka praca twórcza amerykańska. Kilku nas tutaj siedzi i. I, I jest burza mózgów. Może taki refren, może taki temat. Bardzo często też korzystamy z naszej bazy tytułów, bo nie wiem, czy wiecie, znaczy, przynajmniej u nas to się sprawdza, że jeżeli stworzymy sobie bazę 30 chwytliwych tytułów, czyli takich tytułów, które, które są klikalne, jeżeli pojawi się taki tytuł na YouTubie z jakąś fajną grafiką mini. To jest gwarancja, że ktoś w to kliknie. I zostawi jakąś interakcję. Mhm. Bardzo często robimy tak, że po prostu mamy listę 30 tytułów, takich wymyślonych z głowy, i pod ten tytuł powstaje piosenka. Taki odwrotny, odwrotny schemat. I okay. wiele utworów, które z, wyszły spod naszego właśnie szyldu, powstało w ten sposób. I to są utwory, które no, mają jakieś tam milionowe wyświetlenia, nie? Więc, hmm. więc, więc ciekawe rozwiązanie działa. Słuchaj, tak. y, słuchajcie, może ostatnie pytanie dosyć ciekawe. Grzesiu, czy mógłbyś. Y, widzisz je na końcu? Magda. nie, wiem, nie wiem, które. Magda Pietrowska, czyli jeżeli dobrze, dobrze rozumiem, to nasza Magda y, z, z poprzednich odcinków Masteringowiec z Krakowa. Y, ma takie o pytanie. To ta Magda. Oj, tak. Mhm. Czy nie uważa pan, że muzyka disco polo zajęła miejsce muzyki tradycyjnej? Co myśli pan o produkcjach disco polo zawierających elementy muzyki tradycyjnej? Mhm. Nie, nie uważam. Ja uważam, że muzyka disco polo ma naprawdę, mimo pozorów, to ma niewiele wspólnego z muzyką tradycyjną. Ale czy to nie do niej ludzie w sumie tańczyli? No, bo można powiedzieć, że te kujawiaki i inne, wiesz, i te górazkie przyśpiewki. Przy tak, tylko muzyka, jednak... muzyka Disco Polo z, zgadza się. Muzyka Disco Polo to jest muzyka, która wyrosła na, na Eurodensie, nawet na, na nie tyle Eurodensie, co, co Italo disco, ale to się wszystko też y, y, mieszało razem. Ale nie, nie spełnia tej roli, no bo praktycznie śluby, wesela, to wszystko jest disco polo głównie, nie? Do tańczenia. Tak, ale myślę, że każdy odróżni y, 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 przyśpiewki y, typu szładzieweczka, siadła pszczółka na jabłoni, no tak, ta... od muzyki disco polo. No tak. Muzyka disco pola, disco Polo to była muzyka, owszem, która w warstwie muzycznej, harmonicznej była bardzo prosta, a nawet prymitywna, natomiast warstwa muzyczna to tutaj, tutaj wpłynęła elektronika, tutaj wjechała elektronika, i, i to, co sprawiło, że ta muzyka brzmi dzisiaj, tak jak, tak jak brzmi, to to nie jest rozwój muzyki tradycyjnej, czyli to, co się wiąże z muzyką tradycyjną, czyli bardzo ogromne przywiązywanie wagi do stroju, do tego, w jaki sposób się tańczy do tej muzyki, do akustycznych instrumentów i cały ten taki, cała ta otoczka, ona cały czas się dzieje. W muzyce tradycyjnej, przynajmniej tak mi się wydaje. Muzyka tradycyjna spełnia swoją rolę. Są zespoły, y, które no wykonują i jeżdżą na koncerty i, i jest odbiorca na to. A muzyka disco polo poszła w swoją stronę zupełnie inną. Poszła w stronę elektroniki, poszła w stronę muzyki y, EDM, jak to się mówi, y, czyli mm -hmm. czyli Electronic Dance Music, mm -hmm. tylko z polskim tekstem. Więc być może y, na samym początku w latach 90. Kiedy funkcjonowały jeszcze takie wydawnictwa jak Blue Star w, w okolicach Warszawy, bodajże to było pierwsze wydawnictwo. Potem pojawił się Green Star w Białymstoku, mm. Blue Star prowadzony przez bodajże Sławomira Skręte I to on z tego, co legenda głosi, jest, jest autorem słowa w ogóle Disco polo, nazwy Disco polo. Mm -hmm. To, to na samym początku być może miało to coś wspólnego, bo automaty perkusyjne nie były tak szeroko dostępne, więc część instrumentów po prostu trzeba było dogrywać na żywo. Mhm. Ale w momencie, kiedy pojawiły się keyboardy, kiedy pojawiły się te instrumenty oparte na, na tej syntezie PCM, mhm. Gdzie w jednym instrumencie mieliśmy oprócz akompaniamentu automatycznego, to mieliśmy brzmienia gitar, brzmienia nie wiem, pianina, smyczków i tak dalej. I te umiejętności muzyczne odchodziły coraz bardziej na dalszy plan, a liczyło się to, czy muzyk wie, jak kłaść akordy. Lewą ręką. Mm -hmm. Tak, automatyczny akompaniament tak zwany. Tak. To moim zdaniem, w tym momencie muzyka Disco Polo skręciła w stronę rozwoju i w stronę tej elektroniki i wtedy ta muzykalność powoli schodziła na dalszy plan, a liczyły się tylko narzędzia mm. okay. i, i tak zwane dyskietki, jak to się mówi kolokwialnie, tak. a muzyka tradycyjna swoje, nie. No tutaj Magda mówi, mniej pytam o rozwój i korzenie, a bardziej właśnie o tą funkcję. No mi się wydaje, mimo wszystko, tak oraz o jakie zajmuje miejsce w kulturze, ja akurat mam, bo w ogóle się nie znam oczywiście, tylko mogę mówić o takich odczuciach generalnych z tego, co widziałem, mhm. że mimo wszystko Disco Polo spełnia funkcję zabawiania ludzi, o, bym powiedział. Tak, i, i jest ja bym... podobne do, i chyba o to chodziło Magdzie, ja często... że to ona. Ja bardzo często kategoryzuję muzykę Disco Polo jako gatunek użyteczny, a nie artystyczny. Mhm. Jest to muzyka, która przez, przez to, jakie, jakie ma cechy, jest bardziej narzędziem do tego, aby się wyluzować, pobawić przy jakimś drineczku albo na jakiejś dyskotece i mhm. na te parę godzin po prostu wysłać mózg na wczasy, i, i, I oddać się tylko pulsowi e, stopy werbla i, i prostej melodii, nad którą nad, naprawdę nie trzeba się zastanawiać, i, tak. i, i tekst, który, który nie zobowiązuje do, do myślenia, mówiąc tak. tak brutalnie. I w tej roli ta muzyka spisuje się idealnie. Spisuje się idealnie. Hip-hop bardzo często walczy o. O, o to, to miejsce Disco Polo. I, I zauważcie, nie wiem, czy śledzicie. Jeżeli jest premiera utworu Disco Polo jakiejś topowej formacji, yy, i tego samego dnia jest premiera yy, nowej piosenki znanej znanego Hip-Hopowca na przykład. To wojna o pierwsze miejsce karty na czasie na YouTubie jest bardzo, bardzo wyrównana. Jest ta walka, Ciekawe. Słuchajcie, no jest 21.13 i to chyba, nie wiem, czy mieliśmy kiedykolwiek tak, ja mam jeszcze masę pytań. No przeciągamy, to jest w ogóle, słuchajcie, zawsze jest ten czas za krótki. Ta godzina pęka no. w sekundę. Jesteśmy zmuszeni niestety kończyć ten program nasz już tak. dzisiaj. Bo Obiecujemy eee, bis, na pewno. Jak na pewno skoro. będzie bis, skoro jest takie zainteresowanie. Natomiast ostatnie pytanie, Siemno. jak zwykle co tydzień należy do Krisa. O, a no Tak. Eee. Rozmawiamy w sumie o całym procesie powstawania. Tutaj bardzo jestem zadowolony z tego, jak przeszliśmy przez różne elementy powstawiania, powstawiania takiego utworu, więc nie możemy nie wspomnieć o naszym dekalogu producenckim, tak. który stara się, wedle nas, przynajmniej naszej wizji, zapiąć to w jakieś ramy i dać komuś, kto produkuje piosenkę. Mhm. taki taki podstawowy jakby cheat sheet, taki, z którego on może sobie zerkać, patrzeć, czy gdzieś tam, wiesz, się może pomylił, czy mhm. na wypadek, gdyby miał jakiś problem, to czy mógłby sobie oprzeć się na tym. I teraz, czy według Ciebie taki dekalog sprawdza się też w kontekście disco akurat tutaj, i co byś zmienił w nim, żeby się sprawdzał? Przeczytałem dekalog dwa razy, <laughs> więc lekcje odrobione, eee, bardzo ładna inicjatywa, bardzo fajna. Myślę, że sam będę do niego wracał, bo, bo jest to rzeczywiście taki must read przed podjęciem jakiejkolwiek pracy twórczej z muzyką i z dźwiękiem. Mhm. Wiele z tego, co przeczytałem, mógłbym odnieść do, do, do gatunku polo, Myślę, że koledzy z branży to potwierdzą. Z tą różnicą, że wszystkie te elementy, Mhm. A przynajmniej większość elementów yy, czyni jedna osoba. Tak. tak. Mhm. U Was jest tak, że do pewnego momentu jestem ja, ale później mhm. praca zostaje, tak. jest outsource. Czyli, czyli miksuje ktoś, kto robi tylko miksy. Ma świetne narzędzie i świetne, świetne pomieszczenie do, do, do tego. Ktoś inny masteruje. No, czyli taka, taka amerykańska praca, nie? Natomiast mhm. w Disco Polo bardzo rzadko się to zdarza, chociaż coraz częściej. I, i, i to, są, to, jest, to jest miłe, kiedy możemy się zaskoczyć miło, słuchając na przykład swojego utworu, gdzie do tej pory myśleliśmy, że. No Właściwie to tylko my mamy rację, bo to jest nasza piosenka i my wiemy, jak ona ma brzmieć. Mm -hmm. Otóż nie, okazuje się, że e, ingerencja osoby trzeciej, e, która patrzy na to e, ze swojego punktu widzenia i przez swoje doświadczenie, daje naprawdę świetne rezultaty. Mm -hmm. Łukaszu, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Za ten dzisiejszy czas, który poświęciłeś nam. Zapraszamy Was, kochani, na stronę Łukasza, znajdziecie ją w, na dole pod, w opisie filmu. Na stronę Fabryki Przebojów, na stronę Łukasza na Facebooku. Tak. Zapraszamy Was również na naszą stronę na Facebooku. Oraz na I stronę do... www .na .pl z Dekalogiem. Dokładnie, tam możecie pobrać dekalog. Eee, zapraszamy wystarczy jak zwykle na stronę naszą na Patronite. Możecie nas wesprzeć tam, stać się naszymi patronami. Wtedy będziemy się dosyć często, pewnie widywać i spotykać częściej niż raz w tygodniu. Tak. Eee, I co? No w przyszłym tygodniu jeszcze mamy gościa. Yy, yy, jest to Mateusz Lipiński. Tytuł odcinka Czarno-biała Magia. No to taki roboczy na razie, ale tak jest. A... Myślę, że dobry. Mateusz, Mateusz jest pianistą i, i specem od Wiem, Wiedziałem, że chodzi o czarno-białe klawisze, a zgadłem. A, no a, zobacz, nie. na Mogłem powiedzieć. Tak, więc pozdrawiamy serdecznie Was, zapraszamy na kolejne odcinki. Łukaszu, bardzo, bardzo ci dziękuję, bo naprawdę. Będzie dogrywka. Będzie dogrywka na bank. Bardzo dziękuję. Do usług. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Cześć. Dziękuję, cześć.